Cześć wszystkim, znowu Płonio 7, dalsza część Noxa. Okej. Zadawałem grę, więc się nam skończyła tarcza energii. Dobra, mapa się przyda. Spróbujmy tam doskoczyć. Okej, udało mi się, aczkolwiek. Nie, sobie takie... Wow. Channel Live. Okej. Może być przydatne w niektórych sytuacjach. Okej, to już mi nie będzie potrzebne. Ha! A masz moją lagą do stunowania. Dobra. Tak lepiej. Nie trzeba się nimi bawić. Dobra. A poza tym, co my tutaj mamy? Troszkę many, przydałoby się troszkę więcej. Aczkolwiek. Okej, tu możemy wrócić na górę. Gdybyśmy chcieli. Na razie chyba nie będziemy tego potrzebowali. Okej. Zobaczmy, co tutaj mamy. Raczej tak. Dobra, troszkę wyszedłem w sprawy. Dawno nie grałem. Dobra. Ale. Ten Channel Life w sumie nie jest też tak bardzo przydatnym zaklęciem. Zazwyczaj życie możemy sobie cenić trochę więcej niż manę. Okej, grup. Zobaczmy, coś tu jest. Żadnego szkieleta. Jestem troszkę zawiedziony. Zwykły duch bez tarczy energetycznej 4 punkty obrażeń mi zadawał. Nie jest najfajniejsze. A w sumie co ja się bawię, mam obok 4 kryształy many. Nie muszę się szczypać z fireballami. Siema. No i dobra, no. I co teraz? A, tam jest jakaś ścieżyna. Ta. W tą stronę. Solidna sztuka, dobra. Ale jakoś tam musi się dać wejść. Witam pana. Musiałem mu z bliska przywalić, ponieważ z daleka mu się mógłby zablokować. Nie chcę tak dawać mu okazji do bloku. Bo po co? A! Jaki spryciarz. Jest chyba jakiś szkielet jakiegoś łotrzyka. Wrażenia od... Zaszczucenia. Plus 4K6. Szaty! Sturdy Wizard Rope Anti-Spark. Się przyda, z pewnością. Ksa? Okej. Dużo tych płotek zdrowia, chociaż czeladzie aż tyle ich nie potrzebuje. Ta. Złoto. Dobra, chyba całkiem... Całkiem skutecznie czyszczę na razie. Czekaj. O, dobra. Wykorzystajmy naszą ulubioną pięść. Dobra. Mogę oszczędzić trochę many. Więcej ich jest was tutaj? Nie chcemy, żeby ten duch nie trafił. Ten... Zombie mnie zjedzą. Okej, triple kill. Się nazywa oszczędność many. Co to nie wygląda najciekawiej? Au. Okej, trochę mnie przytrzasnęło. Dobra. Co my tutaj mamy?
A, to ciekawe dźwięki. Ta. Więcej zombie. Możecie się zebrać w kupę. To was obsłużę tak kompleksowo. O, całkiem ładnie. O, i na was poziom. Fajnie. No, zobaczymy. Teraz nazywamy. Jesteśmy Veteran Wizard. Okej, jesteśmy weteranami. Fajnie. Przeżyliśmy więcej niż spełnia się dużo innych wizardów w tym świecie. Ale się on... Book of Protection from Shock. Okej, to jest fajne. Się przyda. Tylko go przeniesiemy na nasz pasek z pupami. Okej. Dobra. Tak, świat Noxa nie wydaje się być zbyt miły dla ludzi, którzy nie potrafią zadbać o swoje życie. A często dbanie o swoje życie oznacza mniejszą troskę o życie innych. Przynajmniej tych, którzy chcą skrócić twoje. Dobra, mamy ten nasz Steady Wizard Rufo and the Spike. Nałożymy sobie. Okej, to musimy sprzedać. A, mamy też Flimsy. Ale to niepotrzebne. Czy mam coś jeszcze of anti-spark? Chyba miałem. Albo i nie. W takim razie nie miałem. Okej. Okay. Sobie wezmę tutaj, nałożę. I przyda mi się to. Niedługo. Dlaczego? Ponieważ tu jest... Keeper of the Souls. Okej, okay, zapiszemy grę. To jest... Kolejny boss w kryptach. Już ostatni. Kończymy krypty. Ale jeszcze musimy się zająć tym panem. To może nie być łatwo. Okej. Okay. Tutaj mam slow. Okej, okay, muszę uważać bardzo na tego pana. Aż... On ma różdżkę z piorunami. Która bardzo boli, jeżeli pozwolisz mu się zbliżyć do siebie. Nie. Tak, próbuję użyć, ale ja sukcesywnie uciekam do niego. Ha, zgubił cel. Okej, to było nadzwyczaj łatwe. Muszę przyznać. Jestem niemalże troszkę zawiedziony. Gdzie to jest jego laska? Dzisiaj to powinien wydropić. Mighty Letter Boots. Okej. Okay. Serio, nie widzę jego laski. Okej, wierzcie mi, ten boss potrafi być trudny, jeżeli się do niego zbliżycie. Jego laska z piorunami potrafi naprawdę szybko zdjąć życie. A to miałem dużo szczęścia, że on się tak zablokował w paru momentach i dał sobie podawać parę fireballi. O, tu jest laska. Ślepy jestem. O, coś muszę wyrzucić. Dobra. Więc tym razem poszło dobrze. Ale jak grałem ostatnio Conjurerem, to parę prób... Parę zgonów było w tym miejscu. Okej, dobra. Jest dobrze. Jest dobrze. I cannot believe Hecuba's audacity. After your heroic efforts at battling the undead in the Tomb of Valor, she sent the ogres far afield from their realm to kidnap the great wizard Horvath. Oh. You need to go immediately to Grok Torlad. Rescue Horvath. Without him, the fate of our fair land lies in Hecuba's ruthless grasp. Horvath wspominał, że się wybiera do Brin. Flimsy Letter Boots Haste. Chyba dokładnie takie buty mam obecnie, więc... No właśnie, czym się różnią Mighty Letter Boots od Flimsy? Troszkę więcej armora. Jakieś 7. Nie jest to chyba różnica godna uwagi.
Okej, 208. 208. Okej, no to użyję tej. Póki co. Tu pewnie będę mógł sprzedać zyskiem. Okej, a jaki mam teraz helm? Zwykły. No to mam steady. Okej. Ten kolor trochę bardziej mi się podoba. Taki ciemniejszy. Dobra. O, witaj, kapitanie. Damn, where have you been, lad? The ogres overran the village of Rin and we'd have lost it to them if Horvath's powerful wizardry were not thrown into the fray at the last moment. But in the heat of it all, the beasts captured Horvath, leaving rebuilding the village our smallest concern. All Nox is now in peril if Horvath is lost. Oh. We must go where Horvath was headed, northeast to the ogre town of Groktor. Bring Horvath back, or we are doomed. Okej, los całej krainy najdalszej zależy od tego Chorwata. No cóż, to całkiem ważna postać najdalszej. Ta, zdecydowanie nic złego mu się nie przetrafi w dalszej części gry. No nie, zdecydowanie nic takiego się nie wydarzy. Dobra, ale... O, cześć wojownicy. Tylko proszę cię, proszę nie killstreamić się. Macie coś do powiedzenia? Nie. Greetings, Wanderer. A friendly warning if you're traveling north. We have been stationed here to guard against ogre attacks. A large band of these foul creatures just laid waste to the poor village of Bryn north of here. Okej. Peszek, powiedziałbym z ich strony, ale okej. Dobra. To są parę ciężkich toporów, których na razie nie będę mógł podnieść, ponieważ już jestem obciążony. A, i posłuchajcie tej muzyki. Czy nie jest ona urocza? Ta jest. Nie ma to jak ubijać ogry i wilki. W takich pięknych okolicznościach przyrody. Dobra. Chodzimy do wioski. Coś mi mówi, że... W środku nie zaznamy spokoju. Okej, wszyscy nie żyją. Przynajmniej jak na razie. O, jabłko. Wezmę sobie. Ajajaj. Gdzie są jeszcze ogry? Gdzie są ogry? Tutaj chyba jakieś biegały. O tak. Dobra. Poszło szybko, muszę powiedzieć. Czarodziej to chyba całkiem agresywna raz klasa postaci. Okej, okay. To są dobrzy ludzie z Bryn. Zanim coś z nimi pogadamy, muszę się udać do kupca. Au, au, au. Uważajcie na płomienie. Płomienie nie są zdrowe dla zdrowia. Cześć! Greetings, young adept. You're a long way from Galava. I've taken great pains and personal expense to bring this fine merchandise to these... Przepraszam bardzo, nie jestem adeptem, jestem weteranem. Proszę się zwracać do mnie z należnościami. Dobra. Detective from Poison, to się przyda. Book of Shock, koniec poziom się przyda. O, Book of Confuse, to również się przyda. Ponadto co tam mamy? Mighty Staff, Study Wizard Helm i Fireball Staff. Okej. Okay. Mighty Little Boots. Okej, okay, to sobie mogę z grubsza podarować, a zdecydowanie będę chciał popylić ten cały krab, który tu nagromadziłem. Steady Staff. Ta, jest chyba w gorszym stanie. Ta, prozowy bardziej mi się podoba. Okej, okay, więc i tego. Te duże tarcze są całkiem sporo warte. Szkoda, że więcej mi się ich nie trafiło. Okej, okay, Flimsy Cloak mogę sprzedać. To mogę sprzedać. To pewnie powinno być sporo warte, ta. Steady Flimsy. O, to też było sporo warte. Dobra. W sumie to również mogę posprzedawać. Nie przyda mi się, będzie mi zawalać tutaj kupunek. Ta. Podjęliśmy decyzję. Dobra, co tu jeszcze mam? Flimsy of Cure Wounds. Wszystko co Flimsy w sumie powinienem posprzedawać. Zobaczmy, jaka jest różnica pomiędzy Flimsy 188 a Steady 208. To jest całkiem spora różnica.
więc flimsy, bye bye. Dobra, to mam flimsy stuff numbness. Jest między innymi różnica mała chyba. 7.07. Troszkę jest różnicy. Ale nie na tyle, żebym się przejmował. Dobra. Flimsy, bye bye. Mighty Letter Pulse. Czy flimsy of haste? Pytanie. To mogę sprzedać, skoro już mam nowe. Te mogę nałożyć. Dobra, te będą zapasowe. Też będzie zapasowe. Też będzie zapasowe. No, okej, właśnie. To mogę sprzedać, czy nie recharguje. I've taken great pains and personal expense to bring this fine merchandise to these stricken people. Okej. Okay. Mogę nałożyć tą koszulę. Jest troszkę ładniejsza od tej. Greetings, young adept. You're a long way from Galliver. I've taken great pains and personal expense to bring this fine merchandise to these stricken people. Nie jest zbyt przydatne. Dobra. Obławiliśmy się. Teraz kupujmy książki. Już po to się obławialiśmy. Protecting from poison. Okej, okay, szok. Trzeci poziom już będzie i confuse. Okej, okay, dobra. Używajmy wszystkiego. Confuse. Okej. Okay. Szok. O. To jest inny czar. Miałem szok z lightning. Tak. Zaraz go wypróbujemy. Oraz protect from poison. Ok, ogarnijmy to trochę. Channel life się nie przyda. Protect from poison tutaj. Shock. Burn się na razie nam nie przyda. I confuse. Niech będzie tutaj. Ok. Greetings, young jeszcze naprawiamy rzeczy. Wow, 120 za parę punktów obrażeń. Okej, no spoko. Dobra. Drugi slot. Dobra, jesteśmy gotowi. Okej. Okay. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. In. What can I get you, stranger? Okej, okay, nie masz nic ciekawego. Może da się u ciebie coś tam obrabować? Okej, okay, uwaga na... Dobra. Czas porozwalać beczki. Nie jest zbyt dużo przydatnych rzeczy. Tutaj coś może będzie? Nie. A właśnie, mogę jeszcze pozbierać te topory i je posprzedawać, chociaż one są całkiem ciężkie. Więc pewnie dużo ich nie będę mógł nazbierać. Tak, tu jeszcze jakiś miecz. Tak, nic się nie może marnować, musicie państwo. Nic się nie może marnować. Greetings, young adept. You're a long way from the te topory nie są zbyt dużo warte, ale zawsze to coś. Okej. I zobaczmy. Coś chyba w tym ogrodzie tutaj powinno być do zrobienia. Hej. Albo i nie. Tam. Każda klasa ma tutaj troszkę inny quest poboczny do wykonania w tej wiosce. Conjurer miał tutaj coś do zrobienia chyba, jeżeli się nie mylę. Wizard ma chyba tutaj coś głupiego do zrobienia, zobaczymy. Ok, jest tu coś, jest złoto. A właśnie, nie wspomniałem o tym, ale poziom w kryptach był pierwszym takim wspólnym poziomem dla wszystkich klas. Pierwsze trzy rozdziały dla każdej klasy były kompletnie inne. Dopiero właśnie poziom z kryptami był wspólny, tak jakby. Czy troszkę różnic było? Ajaj. Muszę uważać.
Ale troszkę się różniło dropami i tak dalej, ale generalnie układ poziomu był taki sam dla wszystkich klas. Podobnie jest z tym. Z tym rozdziałem, rozdziałem piątym. Podobnie. Ponieważ troszkę inne są zadania. Ajaj. Jak widzieliście, Wizard musi uratować tego czarodzieja, Chorwata. Conjurer miał najłatwiejsze zadanie, ponieważ musiał tylko jakiś tam przedmiot zebrać i go przynieść powrotem. Najtrudniejsze zadanie ma Warrior w tym rozdziale, ponieważ musi uratować 9 dziewic i je doprowadzić z powrotem do wioski. One są dosyć upierdliwe w prowadzeniu. Okej. Dobra. Na razie starczy. Tutaj chyba tamten pan wygląda, jakby miał jakiś problem. Pogadamy z nim. Zobaczymy, w czym jest problem. A potem udamy się do wioski orków, żeby zabijać orków i orczyce. Właśnie, to były orczyce. Nie byli orkowie. To były orczyce albo ogryce, jakoś tak. W każdym razie żeńskie ogry. Z męskimi się również spotkamy z... ci są dużo otwarci. Nie żebym był jakimś tam szowinistą. Dobra, mieszka to. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.